zadałem sobie pytanie. Jeżeli weźmie się aktora i naładuje się go informacjami na temat Grotowskiego, to jest okrutne i trochę jak jakieś naukowe badanie na myszkach. No i ci aktorzy są trochę takimi myszkami, no. Albo inaczej, na przykład się przecież karmi gęsi na siłę po to, żeby one wytwarzały, z nich się wyrobi fragruła. I ja sobie wykorzystałem to, jak Katarzyna karmi tych aktorów Grotowskim, jak każe im myśleć o Grotowskim, jak zmusza ich do tego, żeby oni się w tym Grotowskim stali, w jakimś aspekcie Grotowskiego. I później, jak się ich weźmie, to ile tego Grotowskiego, który jest w nich, wyjdzie z ich ciał jakby, wyjdzie z ich ciał i wyemanuje w takiego, w jakąś postać Grotowskiego. Jestem Zbigniew Libera. Na co dzień zajmuję się badaniem świadomości wizualnej.